Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stła Biedaków. Jesteśmy dzisiaj u ćwirów i mamy niedzielę. Aleksander już się zerwał w ogóle o 4 rano i jak widać zamierza zająć się małym Sawierem. To w sumie nie jest takie głupie, ale czy mamy jakiś notnik? Pewnie na dole. Tak coś kojarzę, albo może wcale nie mamy? Bo chyba ten mały od wczoraj, znaczy od zeszłego odcinka jest właśnie małym dzieciakiem. I chyba nic nie mamy, więc wykąpmy go, bo już i tak jest po ptokach. Skoro już i tak nie śpimy. A co my tu mamy? Logikę tylko widzę mamy. I nic w sumie ciekawego. Poza tym, że mamy również... chłopaka. Tak, mamy chłopaka. Także sympatycznie. I ja dalej rozważam, czy mały Xavier nie powinien trafić pod opiekę swojego ojca biologicznego. Ale też pojawił mi się pomysł, że może Aleksander by przejął na mnie opiekę. Jest też taka opcja. Chociaż on ma jeszcze 13 dni, aż do stania się dorosłym simem, także przypuszczam, że to nie wyjdzie, bo mały ma tylko 4 dni. O, więc zanim Aleksander dorośnie, to minie kupa czasu i mały zostanie nastolatkiem w ogóle, więc no, nie wiem. No, a my tu od razu... Co ty tutaj masz? Mieć kociaka? Masz już kociaka, ojej! Widzę, że ty już wstałaś, nawet nie wiedziałam o tym. Czy ty idziesz do pracy dzisiaj? Nie, ty masz dzisiaj wolne. Chciałabym, żebyś zmieniła sobie w ogóle strój. Aha, po prostu mam jeszcze super nowinę. W Miłowie zawitało lato, chyba po kurde kilku latach. Żeby nie powiedzieć kilkunastu. W końcu mamy lato w Miłowie, tak? W końcu nie zapomniałam zmienić pory roku. Brawo dla mnie. Jak to burczy? Czy ty teraz zamawiasz jedzenie? Okej. Okay. Spoko w sumie. Nie wiedziałam, że lokaj ma takie uprawnienia. Co ty tam sprzątasz? Przecież mamy lokaja od czegoś chyba. Tak mi się wydawało przynajmniej. Możesz się przytulić psa. Ty jak pojesz, też sobie możesz... Już urósł? Przecież on przed chwilą miał dużo dni. Wow, w ogóle jaki pieseł nam się z niego zrobił. Niesamowicie duży. Taka szara Lessie, powiedziałabym. Patrz, Aleksandrze. Pochwal go. Podrap go po brzuszku. Pokłasz. Już nie masz za bardzo jak przytulić. No na spacer nie będziemy szli, bo jest burza, więc tak kiepsko trochę. Może jakaś imprezka? A weź pomóż odrobić lekcję Aleksandrowi. To nie jest takie głupie. Aha. Upsi. Coś tutaj się dzieje. Ty się tutaj nie gorączkuj. Tylko poczekaj, aż on wyczyści ten klop. O, i ale wyczyścił. Dobra. Ale to musisz go aż znosić? Ojej, no dobra. To sam sobie odrobisz lekcję, a ona go pouczy i tak to rozwiążemy. Więc daj mu to mleko, a potem... Póki jeszcze masz złotą aspirację w ogóle, nie? Chyba się uda, co? Co? Czemu nie może go uczyć chodzić? Lokaj. W ogóle ten deszcz, nie? Weź się ten deszcz. Dobra, już macie lepszy rację. O, może go uczyć chodzić. Fantastycznie. Koniec tej zabawy. Ty się dalej uczysz? Fantastycznie, po raz drugi. Ty odrabiasz sobie lekcję. Fantastycznie, po raz trzeci. No powiem szczerze, trudno mi się rozstać z małym Xavierem. Więc nie wiem, czy go oddać Dunowi. Dun oczywiście niby się tam domaga trochę.
No, bo jednak trochę poczuł odpowiedzialność i w ogóle. No ale tym bardziej teraz, że sobie układa życie z Niną, nie? Ale z drugiej strony dni Ćwira też dobiegają końca, moi drodzy. Zobaczcie, on tutaj ma 64 dni i ten paseczek coraz bardziej się zapełnia, więc nie znamy dnia ani godziny, ale Ćwir nie będzie żył wiecznie, a Aleksander też ma swoje plany. A Dina? Też nie wiadomo. A ona idzie spać. Dobra. To musimy go uczyć dalej. Chyba musimy mieć go na rączkach. A nie, czy musimy mieć chyba ten przewijak. Siwie, czemu nasze dziecko nie ma swojego pokoju? Zrobiłam taką szybką reorganizację. Zobaczymy, czy mam jakieś ubranka w ogóle dla niego, bo nie pamiętam totalnie. O, nie mamy ubranek dla dziecka. Nie opłaca się w sumie nawet na zakupy jechać, więc weź sobie coś zjedz. O, Mortimer zdobył punkt kolejny. No niech sobie wbije ten jeden punkt i położę go też spać. W sumie ja mu zaznaczyłam, że Aleksander pójdzie na studia i otrzymuje stypendium, nie? Ale ja trochę teraz się zastanawiam nad tym, bo nie wiem, czy mi się chce. No, ale zobaczymy. Okej, tobie ciągle brakuje zabawy. Wiem, co zrób. Idź. Patrz w gwiazdy. Tak zrobimy. Nie ma tak zachować charyzmę w wieku, kurde, nie wiem, 3 lat. Skandina. O, a propos wstawania i brzucha. No, cieszy mnie to niezmiernie. Chodź tutaj opróżnij. Posadź małego na tronie. O, możesz nawet tu go posadzić. O. Zobaczcie. To już prawie doszło do końca. Czy w tym odcinku... No nie wierzę, tylko za to spojrzałam. Czy wy to widzicie? O nie. Boże, drogi. O, Mortimer nie dożył narodzin swojego dziecka. To jest takie przykre w tym momencie. Czekajcie. A zrobimy taki myk. Pytanie mam zasadnicze. Wstawaj, chłopie. Czy ty możesz błagać? Nic nie możesz? Serio nie możesz go błagać? Przecież masz taką bliskę i w ogóle dobrą relację z ojcem. Wszyscy muszą być świadkiem tej śmierci. Nie mogę nic. Patrzcie, Dina dostała wszystko w spadku. Perłowa mgła? Zielony gąszcz? Parcela, pałac kamienny? Aha, to są wszystkie te posiadłości w Chinach i w innych miejscach. W razie śmierci Sima, Mortimer, Ćwir, następujące przedsiębiorstwa zostają przekazane w spadku Simowi Dina. Ze skutkiem natychmiastowym. Towarzystwo Ubezpieczeniowe SimCity jest tu, by wspomóc was w tej trudnej chwili. Być może plik Simoleonów zmniejszy nieco wasz ból. Mortimer pozostawia testament, w którym jako spadkobierców wymienia 4 osoby. Cassandra, dziecko zmarłej osoby, otrzymuje 1550 Simoleonów. Aleksander, dziecko zmarłej osoby, otrzymuje 1850. Dina, małżonek, małżonka zmarłej osoby, otrzymuje 9900. Xavier, wnucze zmarłej osoby, otrzymuje 600 Simoleonów. Serio? Ale zobaczcie, nie miałam w ogóle nawet żadnej interakcji. O nie. A mały tutaj się bawi w ogóle, niewzruszony. Miałeś... Dziadek miał cię pouczyć i co? Oj. Widzę, że mały już się chyba nauczył kibelka, no. Także w sumie spoczką. W ogóle wszyscy tak wcześnie powstawali z tego wszystkiego. To teraz już wiem, że jak ten pasek dojdzie do końca, to po prostu, kurde, kaput. Nie ma nadziei. Nawet nie mogłam kliknąć na kosiarza. A próbowałam kliknąć, bo myślałam, że jak Aleksander ma taką logikę, to może coś da się zdziałać. Bo pamiętam, że chyba w The Sims 3 tak było. Przyniesiesz mu tą butelkę? Przyniesiesz mu. Super, po prostu. Ojciec ci zmarł, a ty takie rzeczy robisz? Nie no, spoko. Aleksander, naprawdę. A potem go wsadzi do ojca i dopiero zrobi śniadanie. Wyczyść mu posłanko, a potem możecie iść w sumie na spacer. Teoretycznie Lokaj powinien to wyczyścić, ale praktycznie pewnie się tego nie doczekam zbyt prędko. Tak wiemy, Dina, że spalisz swoje pierwsze zapiekanki w życiu.
Szczególnie, że próbujesz odchodzić od tego piernika. No ale... O! Nie wierzę. Ona nie spaliła tego. Coś z tego będzie, ludzie. O Jezu, ja chyba pokojówkę zatrudnię, bo ten lokaj słabo sprząta, powiedziałabym. Alina zje za dwóch. Bo co? Nie może? Pewnie, że może. Niech skorzysta. Skoro dostaliśmy spadek, to może pokupujemy jakieś ciuchy. Trzeba trochę wydać tych pieniędzy, szczerze mówiąc, bo jest ich strasznie dużo. Gdzie to jest? Edytor garderoby. Także ja sobie pokupuję z nim jakieś ciuszki. Ogólnie to... Chwilę mnie nie było? Jakąś godzinę. Tak. Chyba tak. Czy ja tutaj muszę coś dodawać? No, zaszły pewne zmiany w życiu naszych bohaterów. Dom przeszedł prawdziwą rewolucję. Można powiedzieć nawet, że dom odżył wręcz, tak? Dom wręcz odżył. Czemu nie mogę ci zaprojektować czegoś fajnego? Przecież kupiłam im ciuchy. Dużo ciuchów kupiłam. O, jak pięknie teraz. Bardzo ładnie. Dziecko się wyspało? Wyspało się. Nie mogę niestety dać mu butelki, bo jest... bo nie mam aspiracji, więc po prostu uczmy go mówić tak o. Tak. No więc wracając do rzeczy, to naprawdę wielkie rewolucje tutaj zaszły w tym domu, jak możecie zobaczyć. Po prostu pojaśniał, rozkwitły nam piękne kwiaty i w ogóle wszystko się stało takie promienne. I to wszystko za sprawą Diny, która tutaj włożyła całe serce w ten dom. Swoje zrozpaczone serce po stracie męża, tak. O, a czemu ty nie chcesz? Dobrze się czujesz. Już się nauczył. Także bardzo fajnie. Czyli już wszystko umie. No i nakupowaliśmy też ubrań za ponad chyba 20 tysięcy. No jakoś tak około 30 tysięcy simolonów, także mamy pełne szafy. Dina już nawet się przygotowała na poczęcie, znaczy na narodziny potencjalnej córki, tak, bo ona chciałaby mieć bardzo córkę. Dobra, nie chcę też, żeby ona spała cały dzień, żeby znowu w nocy spała jak należy. Aha, ty chciałeś czytać dziecku, ale on teraz będzie korzystał sobie z nocniczka. A ty w sumie też mógłbyś na przykład skorzystać z toalety. Szczeniaczka lub kociaczka. Nie wiem, czy jej to dać. Chcesz wskrzesić Mortimera? Ojej. To ty musiałabyś mocno rozwinąć naturę, żebyś dostała lampę. Tu też nie dasz rady, niestety. W sumie dobra, Aleksander mógłby wstać i dać faktycznie temu małemu jeść. Daj butelkę, gdzie to jest? Staram się właśnie kupować jej takie ubrania w jej stylu, czyli właśnie takie wydekoltowane, na obcasach, bo to jest właśnie styl Diny. Podaj, kochana, a nie śpisz, bo jesteś głodna. Pies, weź przestań. Mogę cię zganić za ten hałas? No powiem wam, że Dina mnie zadziwia, bo nie przyprawiła jeszcze ani jednej potrawy, a ona przecież nie umiała kompletnie gotować, bo miała zero. Także wow, szacun Dina. Miało być nakarmione, a ten oczywiście musiał po swojemu wstawić do końca, bo przecież nie miał jak mu dać tej butelki. Aleksander też właściwie stracił siostrę, stracił tatę, także no nie ma lekko. A jeszcze w ogóle na początku stracił matkę, to już w ogóle hardcore. Dobra, daj mu tą butelkę, potem tutaj schowaj jedzenie. Teraz trzeba dbać o jedzenie, bo nie ma kto gotować. Dobra, ona już leci spać, bo zaraz spadnie. Dziecko będzie najedzone. No. I wszystko ogarnięte. A dopiero drugi dzień minął, nie? Jednak co w rodzinie, to nie zginie. Dinie się nic nie zmieniło. Ona wciąż po prostu jest sobą, moi drodzy. Tak jak jej siostra dokładnie. A propos, można by zaprosić w końcu Ninę i Dona. Kurde, to nie jest takie głupie. Mortimer już nie żyje.
Mogłoby coś z tego być. Może dzisiaj to zrobimy. No, Aleksandrze, wiem, że tak średnio ci to wszystko wychodzi. Ja nie umiem zrobić naleśników. Znaczy się... Lina nie umie robić naleśników, żeby ci zrobić naleśniki. Wow, ale ma brzuch. I w tych szpilach, nie? Najpierw dziecko. Gdzie poleciał nasz pies? Za listonoszem. Ale nie ma listów. No kurde, jak tu zaprosić gości, jak ona już chce spać? Boże, serio? Chcesz mieć romans z lokajem? W sumie ona chyba gustuje we starych facetach, patrząc na Mortimera i w ogóle. O, proszę bardzo, możemy zrobić na przykład spaghetti na obiad. Aleksander już nie może, bo... Kurde, zabawa. Właśnie chciałam, żebyś go wzięła i wziął, znaczy się. To może najpierw... a przytul go. I pobaw się z nim. O, on nawet chce, żeby go ktoś przytulił. I połaskocz go. Tak, lokaj ci przeszkadza. Boże, tego lokaja tam ochotę po prostu wywalić stąd. Nie możesz? Aha. Tak, lokaj teraz ci oczywiście przyszedł w tym momencie wycierać podłogę, jak ty chcesz wyjść z łazienki. Fantastycznie. Zaprośmy ją z rodziną. Słuchaj, Mortimer umarł, wpadajcie. Zrobimy bibę. Może troszkę żwawiej, boże, tak... W takim tempie to ci goście już by dawno se poszli. Dobra, no, już myślałam, że zaraz coś zrobi niewłaściwego. Dobra, wiesz co, weź... zaproś do stołu goście. I sama dokończ jedzenie. Tak się potoczyły nasze sprawy, bla bla bla. Nie mam słów. Niestety Lina musi ich opuścić i spać. Takie życie ciężarnej kobiety. My tutaj zapłacimy rachunki. On biedny tam nie może... On biedny nie może się dostać do tego Dona, bo Don nie pomyśli, żeby po prostu swoje dziecko się nim zająć, więc niesiemy go na dół. O, bierze go na ręce. Jedzenie poczeka, najpierw z nami. O, patrzcie, bawi się. Może coś z tego będzie? O, możesz też poprosić o jedzenie. Co zrobiłeś z tym talerzem? Proszę to zjeść. A dasz mi jeść? No patrzcie, jak Don się spisuje. Proszę bardzo. I nakarmi syna i wszystko. Fantastycznie. Trochę musiałam pomóc, ale... No. Szkoda, że ona nie jest w ogóle traktowana jako rodzina. No dla Aleksandra też nie, chociaż to jest żona jego ojca. No nie wiem. No on sam się położy spać. Na posłanie psa. Zajęłeś psu posłanie, tak nie wolno. Wujek już cię ogarnie, już jest w ogóle północ, więc idziemy spać. Okej, okay, troszkę wcześniej niż się spodziewałam ten poród, szczerze mówiąc. Zapiszę sobie w ogóle. Już nawet mam pomysł na imię. Nieważne, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. W ogóle to... Pokaż nam to dziecko. Chłopiec! No niech to szlak. Chciałam córkę, no. Przyznaję, że chciałam córkę. No dobra. Trudno. Tak chciał los, moi drodzy. I to będzie oczywiście Mortimer. Drugi. Znaczy... Drugi. Mortimer. Drugi. Niczym król czy tam coś.
No dobra, no to mamy dziecko i w sumie mogłabym już kończyć. I tak też, moi drodzy, zrobię, bo spodziewałam się, że ten poród będzie troszkę później, ale okazało się, że jednak nie. Także dla mnie lepiej, bo mogę już kończyć odcinek. Więc go tylko obejmiemy. Dobrze napisałam, Mortimer, dobrze napisałam. Damy mu jeszcze jeść. No, a w przyszłym odcinku nasz drugi Xavier podrośnie. No jak do tej pory mieszkał z nami i chyba już tak zostanie. Co prawda, może jak podrośnie, to będzie chciał jakoś poprawić swoje relacje z ojcem i wtedy z nim zamieszka. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poza tym jeszcze zostały nam 4 dni do przegrania u Dona, więc tak naprawdę nie wiadomo, co tam się wydarzy w ciągu tych 4 dni równolegle, powiedzmy, więc jeszcze wszystko się może zdarzyć. No tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa pa!